Sponsorem audycji jest Hype, palarnia Kawy Speciality. Dobrostan w Radiu Campus. Gość Paweł Machowski, kapitan w Adidas Runners Warsaw. Cześć, dzień dobry. Siemaneczko, ahoj. I jak można się domyślać, biorąc pod uwagę skąd jesteś, będzie o bieganiu w cyklu Dobrostan. I muszę zacząć od tego, że masz bardzo trudne zadanie. Bo tak jak w cyklu rozmawiałam już o różnych rzeczach, i większość z nich robiłam i polubiłam. To tak jak kiedyś w życiu biegałam, to nie polubiłam, ale wiem, że dużo ludzi lubi. I bardzo im to pomaga, właśnie na różne sposoby. I tak naprawdę, tak gdzieś z reguły mam swoje sugestie, jak to działa, tak tutaj też mogę mieć, ale jakby nie sprawdziły mi się w praktyce. Więc tym bardziej jestem ciekawa, jak Ty to widzisz. I mam takie popkulturowe wyjście do tej rozmowy. To znaczy, była jakiś czas temu grupa na Facebooku, którą o lekko cenzuruję. To było, biegam, bo mnie ludzkość denerwuje. Czy to się sprawdza? Poniekąd tak, to jakby to rozwinąć, to chyba nawet nie jest tylko grupa na Facebooku, bo kojarzę, że to jest chyba w formie jakiegoś stowarzyszenia czy jakiejś takiej grupy biegowej. Wiem, że swoje koszulki mają i e, na biegach osoby z tym hasłem gdzieś tam na piersi widać. Natomiast nie wiem, czy taka negatywna, buntownicza motywacja e, każdemu przyświeca, ale może moglibyśmy odwrócić rolę i ty byś mi tu zapowiedziała, dlaczego się tak odbiłaś od tego biegania. Wiesz co? Ja się znudziłam. I wydaje mi się, że to też jest częsty motyw w ogóle przy szukaniu swojej aktywności, że ja biorę to na klatę, że po prostu niektóre aktywności nie są dla wszystkich i tyle. Tak samo jak wiem, że niektórzy nie lubią tańczyć, ja uwielbiam. Ale ja się znudziłam i jedna rzecz mnie zawsze stresowała w bieganiu, to znaczy, że miałam takie poczucie, że tam trzeba mieć czasy. I tak jak ci powiedziałam na ofie, że jestem bardzo kiepska w cyfry, zupełnie w innym kontekście, ale tutaj znowuż mnie to dobijało. Że trzeba liczyć kilometry. I ile kilometrów na godzinę się biegnie, i jak szybko. I ja miałam takie, że mnie to w ogóle bardziej stresuje niż odstresowuje, i w ogóle nie wiem, jak ma to działać, żeby to, żeby to chwyciło. Rozumiem. To mogę Ci odpowiedzieć w ten sposób, że bieganie to jest strasznie zróżnicowany świat, i jest mnóstwo odcieni tego biegania. I faktycznie cyfry, jakieś tam właśnie mierzenie kilometrów, bieganie jak najdalej, jak najszybciej, bicie rekordów, jakieś takie porównywanie się, no to jest powiedzmy taki kierunek lekkoatletyczny, czy w każdym razie jakiś taki, no jakby nie patrzeć, wyczynowy. Bo nawet jeśli ktoś, kurczę, chce tam w godzinę przebiec 10 kilometrów, no to i tak jego miarą jest to jakiś wyczyn. Mhm. Natomiast bieganie może być źródłem przygód różnych są biegi górskie, biegi terenowe, gdzie można bardzo fajne miejsce odwiedzać, mieć kontakt z naturą. Można jeździć na biegi, które się w różnych miejscach na świecie odbywają i wyznaczyć sobie na przykład taki cel, żeby przygotować się nawet do półmaratonu, maratonu, jakiegoś takiego dużego biegowego celu, ale nie po to, żeby te cyferki gdzieś tam sobie wydziarać potem, tylko po to, żeby przebiec się ulicami Nowego Jorku czy Londynu i być częścią takiego wielkiego kulturowego święta. Natomiast tak bardziej lokalnie na to patrząc, bieganie może być wręcz jakąś taką formą medytacji i tego, że sobie bez zegarka wychodzimy na te, nie wiem, 20 minut, pół godziny, zupełnie na wyczucie, las, cisza, samotność i, i, i taki kontakt ze sobą, to też jak najbardziej motywuje ludzi i, i można w ten sposób do tego podejść. Zastanawiam się, jak medytacja wygląda, kiedy jednak się męczysz. No bo bieg to jest taka aktywność, która y, jednak wymaga tego, że no łapimy zadyszkę, pocimy się i tak dalej. I wiem, że dużo osób tak ma, i może to jest pytanie do Ciebie, bo ja wiem, że Ty przecież biegasz zawodowo. Y, w ogóle na zawodowej stopie też już y, jakby włączać się to, że tak się odcinasz i to jest takie relaksujące? To tutaj nie będę mówił o regule, tylko o sobie samym. Tak, tak. Jakby mnie bardzo motywują cyferki, mnie ten progres motywuje. Jakby osobiście jestem osobą gdzieś tam, chyba z tego spektrum autystyczno-spergerowego, i jakby takie zafiksowanie się na celu to jest coś takiego, co mi bardzo pomaga uporządkować mhm. życie. Lubię mieć plan, lubię mieć punkt odniesienia. Czuję się w życiu takim codziennym, gdzieś tych różnych y, pomieszanych relacji społecznych, stresujących wiadomości dookoła. Czasem zagubiony, a w bieganiu mam konkret. Mam długość odcinka wyznaczoną, tempo odcinkowe wyznaczone, kilometraż w tygodniu, kilometraż w miesiącu. To wszystko jest takie ustrukturyzowane, że mi jakby coś takiego daje takie poczucie pewności, taki stabilny, bezpieczny punkt odniesienia i dodatkowo jeszcze wbrew pozorom jest jakaś tam grupa frików, którzy w podobny sposób funkcjonują i ja się, ja się tym grzeję, że, że, że mam takich znajomych i mam taką zajawkę. Natomiast wiem, że to jestem ja i to nie jest reguła. Nie? Ale myślę, że sporo osób, by, do mnie na przykład ta retoryka bardzo przemawia, bo faktycznie jesteśmy w bardzo niestabilnej sytuacji i w momencie, w którym, nawet jak tak sobie pomyślimy o tym, że na niektóre rzeczy może szybko przestać być nas stać, i nawet nie mówię już o w karnecie wejścia na siłownię czy na jakieś zajęcia, ale nawet czasowo, to z jednym znajomym rozmawiałam, tak naprawdę bieganie zajmuje względnie mało czasu, bo zaczynasz tą aktywność wychodząc z domu kończysz wracając z biegu, więc możesz mieć aktywność ruchową 40 minut bez jakby żadnych dodatkowej kosztu czasu tak naprawdę. Tak, nie trzeba dojeżdżać na siłkę, nie trzeba dojeżdżać na basen, nie trzeba mieć jakiegoś tam towarzystwa jak do gry zespołowej, że trzeba tam, nie wiem, na piłkę czy na y, siatkówkę jednak jakąś tam grupę ludzi zebrać, więc jest dużo plusów, a wrócę jeszcze do twojego poprzedniego pytania, mhm. czyli tego właśnie jak się odnaleźć w tym kiedy nie idzie, jak to się wiąże z tą taką formą medytacji, to wydaje mi się że zarówno dla osoby początkującej, jak i osoby naprawdę dużymi emocjami, ten moment, kiedy jest ciężko, w ten moment, kiedy walczymy ze swoimi słabościami, to tak naprawdę jest moment takiego, kurde, mindfulness, kiedy jesteśmy w najbardziej jakby możliwy sposób skoncentrowani na tym, co się dzieje tu i teraz, bo te doznania fizyczne są tak przytłaczające, że kurczę, no nie jesteśmy w stanie myśleć w tym momencie o rachunku, egzaminie, jakimś tam KPI-u, czy deadline'ie w pracy, tylko jesteśmy tu i teraz i no Mówiąc boleśnie, cierpimy, jakby każdy swój krzyż nie się, ale zanurzając się w tym, no to jednak jesteśmy tu i teraz. I jakby druga rzecz jeszcze, to wymaga jakby no już jakiejś ciągłości, bieganie jest, jeśli to się robi regularnie, takim programowaniem swojego ciała, takim procesem fizjologicznym, który jakby trwa, to nie jest nigdy jedna odosobniona jednostka treningowa, tylko zawsze one się na siebie nakładają. I wydaje mi się, że dla takiego nowicjusza mega motywującą rzeczą jest to, że ten progres czuć, że miałem problem, miałam problem, żeby biec przez dwie minuty bez zatrzymywania, a po iluś tam próbach jestem w stanie biec 10 minut albo 15 minut i mm, no to tak ta dopaminka tam się wtedy fajnie odzywa, nie? Że, że, że czuję, że przekroczyłam, przekroczyłem jakieś swoje granice. A o tym biegu po dobre samopoczucie razem z Pawłem Machowskim jeszcze porozmawiamy za chwilę. Dobrostan w Radiu Campus. Paweł Machowski, kapitan Adidas Runners Warsaw, cały czas z nami i rozmawiamy o bieganiu. I powiem Ci, że jestem bardzo zachwycona, bo czuję się trochę przekonana i aż nie wierzę w to, że na przykład wyjdę w najbliższym czasie biegać, ale jesteśmy coraz bliżej i, i to mówię bez, bez sarkazmu. A jeszcze nie wyjąłem w ogóle, nie odpaliłem najgrubszego działa, żeby Cię do tego zachęcić. Naprawdę? No, no to dawaj. No słuchaj, można biegając jeszcze, nawet będąc świrem samotnikiem, poznać fajnych ludzi. I o. bieganie serio, bo jakby tak wychodząc samemu, no to to jest, to jest jakby jedne, jedna dyscyplina sportu, a bieganie z grupą i właśnie dołączenie do jakiejś społeczności biegowej, to jest możliwość, żeby, kurczę, przyjaźnie na lata zawrzeć. I wcale nie mówię o tym, żeby jakby sobie znaleźć drużynę sportową, z którą się pojedzie na Igrzyska Olimpijskie, tylko naprawdę można wtedy znaleźć bratnią duszę i zaczynając od jakichś tam teorii, psychologicznych, że wspólne spacery czy przemieszczanie się do przodu to jest jakby jakaś taka forma rytualnej czynności, która nas ze sobą łączy. No to mam na myśli w ogóle takie bycie tu i teraz, spędzanie ze sobą czasu w jakimś celu. To jest rewelacyjna sprawa, a właśnie będąc częścią jakiejś społeczności biegowej, biorąc udział w takich treningach grupowych, można się do tego bardzo, bardzo przekonać, po prostu wsiąknąć. A tym bardziej, że to wszystko jest offline. Zgadza się. Jakby nie ma opcji, żebyśmy przy okazji nagle odgarnęli swój wzrok w stronę telefonu, bo się po prostu potkniemy. Na przykład. Mówiliśmy dużo o plusach i one są bardzo przekonujące, więc jeszcze kilka minusów chciałabym obalić. To znaczy, że można łatwo sobie zrobić krzywdę biegając. Tak i nie. Jak się za to bierzemy, powiedziałbym. Nie chcę brzydko powiedzieć na pałę, <laughs> ale bez <Okay>. głowy. <laughs> tak, be, be, bez zastanowienia. Tak, jak się bierzemy bez zastanowienia, jak e, konsultujemy się z doktorem albo trenerem Googlem i każdą ciekawostkę, która nam e, wpadnie w ręce, traktujemy jako pewnik, to można sobie zrobić krzywdę. Generalnie, jak ktoś się podpali, to jest często takim. E, problemem nowicjuszy, że ludzie chcą wszystko teraz, zaraz, natychmiast, to sobie można zrobić krzywdę, to prawda. Można też się jakby niewłaściwie do tego biegania przygotować i chociaż ono nie wymaga jakiegoś poważnego przygotowania sprzętowego, no to takie po porządne buty do biegania za kilka stówek, to jest no jednak takie minimum, żeby właśnie te yy, owiane jakimś tam mitem, legendą stawy chronić mhm. i mając taki podstawowy sprzęt i mając i jakąś formę eksperckiej, trenerskiej opieki. I nie mamy tutaj na myśli tylko jakiejś indywidualnej współpracy, ale to mogą być czy treningi grupowe, czy nawet sięganie do słuchanie podcastów, czytanie artykułów, ale szukanie tej wiedzy w sprawdzonych źródłach to wtedy to bieganie jest bezpieczne. Oczywiście jeszcze trzeba się zbadać na początku, nie? zanim 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 za to się ktoś weźmie, to zarówno u lekarza, prawda, żeby mieć pewność, że jakichś tam ukrytych chorób serca, jakichś e, takich poważniejszych spraw zdrowotnych e, nie ma, które mogłyby nas podczas takiego wysiłku e, zaskoczyć, a nie mówimy tylko o ludziach młodych, ale też na przykład takich, którzy się gdzieś tam latami zasiedzą, być może zmagają się z otyłością jakimiś właśnie cukrzycą, chorobami serca i tak dalej, no to jakby zanim podejmiemy decyzję, że gwałtownie podnosimy. My się z kanapy i ruszamy biegać, to raz, że trzeba jakby sprawdzić, co tam w tym serduszku. A druga sprawa, no to też taki przegląd u fizjoterapeuty, szczególnie po, rat, po latach, żeby zdać sobie sprawę, czy właśnie te nasze kończyny, kręgosłup i jakby cały cały ten nasz kielet jest w odpowiednim stanie. To też warto zrobić, żeby sobie krzywdy yy, nie uczynić. Natomiast jakby te dwa warunki spełniając i zabierając się za bieganie z głową, szczególnie jeszcze pod opieką fachowców, to jest to bardzo, bardzo bezpieczny sport, bo to nie ma kontaktu. Nikt nas nie wiedzie, nie walni, nie wywalimy się jak na nartach, nie ma jakichś gwałtownych zmian kierunku, nie ma jak na sztukach walki takiej, czy, czy w grach zespołowych jakiegoś takiego bezpośredniego kontaktu. Kulturka. Myślę, że jeszcze warto dodać jedną rzecz, że nawet przy tych konsultacjach, które super, że w ogóle o tym mówisz, bo to jest bardzo ważne, żeby, żeby się konsultować z fachowcami, że to też nie są takie rzeczy, które nas skreślają, to znaczy w momencie, w którym się dowiadujemy, że coś jest nie tak, można to naprawić i tę aktywność potem zacząć. Jasne, jasne. Po cały ten mój długi wywód podsumowując, największym problemem to jest, jak ktoś się podpali i chce za dużo naraz. Nie? To ludzie często sobie myślą, jak zacznę biegać, to od razu bach, maraton, chcę ukończyć. nie? A to lepiej, lepiej łyżką niż chochlą e, i wtedy to nas będzie cieszyło. I no, to zdrowie nie jest takim, taką barierą, ale są bariery w bieganiu. I też jakby nie, nie, nie ukrywajmy tego, że są rzeczy, które, które ludzi mogą od tego powstrzymywać. Ale no, bieganie jest sportem bardzo dostępnym, ale no, nie dla każdego, bo na przykład kobiety mają trudniejszy dostęp do biegania od mężczyzn. Widziałam w ogóle dzisiaj chwilę przed naszą rozmową wątek o tym, na twoich social mediach i to jest przykre, i przez to, że ja też nie biegam, to też sobie znam sprawę, gdzie jestem dość blisko takich kobiecych tematów i, i związanych z jakąś dyskryminacją kobiet na różnych polach, to, to to mi nie przyszło do głowy, a chodzi o to, że kobieta z natury jest mniej bezpieczna w trakcie biegania. E, nie wiem, czy z natura, czy bo to jednak nie z jest natury... bardziej kultura i. No właśnie, masz rację. Też toksyczna męskość i jakieś różne kretyńskie zachowania od nie wiem, trąbienia na dziewczynę w staniku, która latem biegnie, bo. No, po co ma pocić koszulkę, jak, jak może w samym topie jakby poczuć gdzieś ten wiatr na ciele? Czy jakichś niechcianych komentarzy, nagabywania, różnych takich e, niesympatycznych zachowań, ale przekładających się jakby na komfort uprawiania tego sportu i nazwijmy to jakby formy przemocy psychicznej, bo no niestety, ale no cielesne napaści i jakby no taką realną fizyczną przemoc, która niestety też też gdzieś tam czyha, nie? No w Polsce i tak jesteśmy jakby bardzo uprzywilejowanym krajem w porównaniu do innych części świata, bo jednak takiego bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia na każdym roku nie ma i no nazwijmy to, że jesteśmy pod tym względem dość bezpieczni, ale no, mimo wszystko jak jest ciemno, to dużo moich koleżanek boi się samemu na przykład y, do ciemnego parku wbiec. Nie? I to jest, to jest problem, z tym y, faktycznie jako Adidas Runners staramy się walczyć. I słusznie, ja jeszcze widzę jeden problem taki zupełnie zewnętrzny i to są warunki y, powietrza w Polsce, szczególnie jesienią. Tak, to prawda, smog jest problemem, ale powiem ci, że ostatnio wróciłem z wakacji w, w, na południu Włoch i jak wysiadłem z samolotu na Okęciu i się do, dostałem na Mokotów, to tak się poczułem jak na wycieczce górskiej, że właśnie mogę odetchnąć pełną piersią. Po tej Sycylii? E, no, no, to akurat była Apulia, ale no też tam na południu okay. jest... jest Ciężko, jeśli chodzi o, 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 o te warunki. Więc no, jakość powietrza, oczywiście, jest to no, jakiś tam jeden ze, ze współczesnych problemów, ale no, z drugiej strony nie aż tak kładący jak, jak inne rzeczy. Ale też myślę, że nie ma co się skupiać na minusach, bo tak naprawdę przy każdej aktywności to jest jakiś bilans plusów i minusów i koniec końców tu trochę zataczam pętlę, że to chodzi o to, że jest duży potencjał tego, żeby jednak poczuć się dobrze. I z tymi minusami możemy sobie poradzić, i, i jest dużo miejsc, w których y, możemy uzyskać to wsparcie, bo, y, bo tych rozwiązań, i, i zarówno jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, czy o kwestie y, zanieczyszczonego powietrza, z tym można jakoś sobie poradzić, a. Jeżeli sobie poradzimy, to tak jak powiedziałeś, tych plusów jest bardzo dużo. Tak, no ja jestem osobą, która no, jest takim żywą reklamą biegania. Bieganie zmieniło moje życie, poznałem moją dziewczynę biegając, poznałem większość moich przyjaciół biegając, znalazłem no, jakby swoją pasję, swój sposób patrzenia na świat w ogóle w ten taki poukładany sposób i znalazłem wreszcie taką kotwicę, która w ogóle w tej rzeczywistości daje mi punkt zaczepienia i no jakby dla mnie bieganie to, 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 to są same plusy wręcz. No może jakieś tam się minusy znajdą oczywiście, ale to już nie będę, szanuję czas naszych słuchaczy, e, ale no, jak najbardziej też nie chcę mówić, że to jest dla każdego, bo w ogóle aktywność fizyczna jest super, nie? Jak ktoś lubi tańczyć, ktoś lubi pływać, ktoś lubi gry zespołowe czy sztuki walki, to generalnie każda aktywność fizyczna jest super i myślę, że każdy sportowiec jakby jeden drugiego zrozumie, niezależnie od tego, jaką ma specjalność, no bo w ogóle... Ja zawsze taką zasadę wyznaję: w życiu najcenniejsza w ogóle jest pasja. Nie? Jak ktoś ma pasję, to kurde yy, się nie wiem, muzyk, ze sportowcem się dogada, architekt z fizykiem i tak dalej. Jakby ludzie kierowani pasją nadają na tych samych falach amen. To prawda I, i kiedy mamy pasję, to y, zawsze to dobrze wpływa na nasz dobrostan i warto, jeżeli się jeszcze nie przekonaliście, to może właśnie w bieganiu e, znajdziecie swoją, tak jak i mój gość, czyli Paweł Machowski, kapitan Adidas Runners Warsaw. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Dobrostan w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest Hype, palarnia kawy Speciality.